wzgórza chomika. Dzisiaj chomika mamy, no, po prostu... Ja nie wiem, wykończ mi ten Iran. Mamy chomika, on się właśnie gdzieś ukrył, będzie tylko i wyłącznie na relacji, bo udało mi się go złapać w pionie, jak Daniel otworzył maskę. Królika, chomika. Królika powiedziałaś? Ja powiedziałam królika. Nie wiem. Nie, chomika, on jest taki mały. Wygląda jak mały. Myszka. Jest gdzieś taki, z 10 cm. Dobra, wkładaj, to jedziemy. Nie, bo musi stąd wyewakuować się on. Kable przygryzie i będziemy stać gdzieś. A miejscówka jest zacna nad Zatoką Perską. Pogoda jest mniej zacna, no ale jest 20 stopni. Jest pięknie, ciepło. I w Zatoce Perskiej są inne muszelki niż dotychczas. Takie fajne. Dzisiaj byłam na łupach. Tą kosmetyczkę dostałam w prezencie od jakiegoś Irańczyka, jak robiliśmy trapa. I tutaj są moje łupy dzisiejsze. Jak widzicie, są muszelki Kauri. Te duże to są takie bardziej różowe niż zazwyczaj. Ta jest fajna, tą wykopałam obok kampera. I o, ta mi się podoba. Po prostu jakby ktoś ją pomalował. Groszek wygląda tak jak widać. W Iranie tylko na dziko się śpi, nie ma tutaj żadnych kempingów, więc żeby znaleźć miejsce, czasami wjeżdżamy w takie właśnie drogi. Nie za bardzo. Daniel teraz psika kolonią. Może go zapach trochę ten. Trzeba kupić kostkę do ubikacji. One się po prostu ich boją. Ale będzie nam pachniało. On gdzieś tu jest. Ja wiem, że on tu gdzieś jest. No raczej nie uciekł. To jest tyle zakamarków. Może go oswoimy i będziemy mieli chomiczka. Tak. Jest mniejszy niż pies. Będzie robił mniejsze problemy. Nie trzeba będzie go wyprowadzać. Dobra. Ja cię kurde znajdę. Z tymi kablami to jest tak, że jak on nie zacznie gryźć w nocy i zrobi zwarcie, to możemy się spalić. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wyeliminować. Już ileś tam ludzi się spaliło w ten sposób w kamperach. Myszy bardzo często, myszy, gryzonie powodują różnego rodzaju zwarcia, a tym samym pożary. Więc go, kurde, muszę dzisiaj kilim. Muszę jakoś trutkę kupić albo nie jakoś kilim, łapkę. Tylko niech po prostu sobie pójdzie. Ale on już nie pójdzie, on już zaczął budować. Na razie je to wygłuszenie i sobie robi gniazdo. Tylko to gniazdo nie widać tam dłubałym patykiem, w którym jest miejscu. Niedobrze, niedobrze, trzeba go, bo będzie kilim. Staliśmy tu zupełnie sami, nikogo nie było. Teraz jest już 7-8 samochodów, a my jemy śniadanie z Irańczykami. Oni jedzą. O, jest przed 12 i my będziemy jeść śniadanie. Dostaliśmy od innych Irańczyków. Daktyle. To są daktyle chyba w maśle orzechowym, ale są dobre. I teraz zobaczymy, co będzie na śniadanie. Rozłożyliśmy koce, ale niechętnie młodzi z koca korzystają, bardziej z krzesełek, więc mini opcja tylko. Kompletnie tego nie planowaliśmy, jak to w Iranie.
Tak, myśmy jechać dalej. Musimy zdobyć internet, bo ostatnio mamy coraz większe problemy z internetem. Przygotowani są dobrze, bo jest i palnik. Na razie nic nie wyciągamy, żeby zobaczyć, jak oni to robią. W sumie to my nic nie mamy, żeby wyciągnąć. Mówią, że robią Nimru? Nimru. Czyli to jest omlet. Nie wiem, czy to jest z pomidorami, czy to jest ten omlet, który już jedliśmy w Iranie. Nie wiem. Jednak dywan wygrał. Jest wygodniej. A to nie, jest... mieści się więcej ludzi i to dlatego. Pierwsze nasze użycie dywanu. No i od razu jest smażenie na tym, ja na to patrzę. Okazuje się, że to są profesjonaliści i eksplorują kaniony. I okazuje się, że w Iranie są takie super kaniony. No. No ale to zrozumiesz jakim samym. Kibi. Kibi. To jest ten serw. Bardzo nam posmakował. Ja to nie powinnam jeść pewnie, bo jest z krówki, ale jest dobry. Tak. Iranian one. Iranian. Śniadanie jest proste, bo są jajka. Kibi. Są jajka, są pomidory, są ogórki, jest ten ser i oczywiście nie może się obyć bez chleba. I bez jajek. I bez jajek? Tak jak my lubimy. Właśnie mówiłem, że jest proste, ale bardzo dobre. No, bardzo dobre. I wszystko w pięknych warunkach. Na plaży, z morza. Oczywiście nie może się obyć bez prezentu. No, no. Yes? Yes? Okay. Oh. Chat. To jest ten, kamizeleczka, tak? Mhm. No to teraz musi być wspólne zdjęcie z koleżanką. And you are so beautiful. You are so beautiful. I jedziemy za naszymi nowymi znajomymi, bo chcą nam pokazać jakieś miejsce. Ja to w ogóle, jakbyśmy mieli więcej czasu, to bym z nimi się powspinała po tych jaskiniach, bo to jest taki czad. Po wąwozach. Po wąwozach. Tutaj jest po prostu cudnie. Jest super. Wpadliśmy na pierwszą miejscówkę. Jejku! Tu jest fajnie! Ale czas! So give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. Para się przeniosła pod Groszka, to mają niesamowitą możliwość tego, żeby sobie z kamperem zrobić zdjęcie. O, ona jeszcze ma zieloną suknię, do Groszka pasuje, nie? Przyczepi zaraz do rowerów. Tak! Iran to jest państwo, tak, które jest bardzo jest tu wiele sprzeczności. Z jednej strony jest zakaz jakichkolwiek prowadzenia klubów, nie ma tutaj możliwości, żeby pójść na dyskotekę, a z drugiej strony tutaj jest wybrzeże, gdzie wszystkie zasady nie obowiązują, wszyscy mają to gdzieś, nie trzeba mieć chust, nie trzeba mieć to niczego. To znaczy tylko tutaj mogą, bo tutaj ich nie podpierdzieli jakiś sąsiad, bo tak. Jeżeli zakazane jest publiczne gromadzenie się i robienie jakichś imprez, to oni sobie to rekompensują domówkami i tych domówek jest dużo, robią je często i bardzo są imprezowi, tacy są taneczni, tacy są, kurczę, no wyluzowani. Lubią się pobawić i to niekoniecznie
robił z alkoholem, bo oni się świetnie bawią też na trzeźwo. Następna rzecz, alkohol też jest zakazany. Oczywiście funkcjonuje to w ten sposób, że wszyscy go produkują, żeby jakoś móc funkcjonować w różnych warunkach. To znaczy, alkohol jest tylko dla Ormian przewidziany. Oni mogą oficjalnie pić, tak? Dlatego, że są innej wiary. Ale że Ormianie sprzedawali drogo, to każdy coś to jest każdy się nauczył mistrz, sam robić. Tak, mistrz na wsi i nie ma problemu. W tej miejscowości, w której byliśmy odcinek temu, w Shiraz, to jest stolica perskiego wina. I tam to miejsce słynie z tego, że to wino było pyszne i było eksportowane na cały świat. Tak. Ale teraz... W ogóle legenda głosi, że wino powstało w obecnym Iranie, czyli wcześniejszej Persji, tak, w Shiraz. Jeden głośnik i cała plaża, już jest taka impreza, że wszyscy tańczą. A jeszcze z takich informacji, to zakazana jest też muzyka angielskojęzyczna, czyli tylko w farsi, czyli po persku można słuchać, ale nuta jest nawet spoko. Tylko, że... Spoko jest! Ja muszę trochę wypić, żeby potańczyć. Ale pewnie alkohol by też się tutaj znalazł, jakby się popytał. Padliśmy w ferwor tutaj tańców, innych rzeczy. A nawet nie wiem, jak to się nazywa. What is the name of this place? It's Mocasa Beach. Mocasa Beach. Mocasa Beach. Ale oni coś mówili, że to jest plaża miłości. A. To chyba to. Chyba tak. My w ogóle nie wiemy, gdzie jesteśmy, co robimy. Mamy mało czasu i takie pytanie do was. Co byście zrobili na naszym miejscu? Czy przedłużylibyście wizę, która nie jest tania? Bo ile przedłużenie? Teraz nie, coś mniej, około 50 euro za osobę chyba. Bo im dalej w las, im dłużej jesteśmy w Iranie, tym bardziej on się nam podoba. Mniej nas wkurza, bo takie są momenty, że jesteśmy wkurzeni, ale to głównie chodzi o internet. Na początku tak było, ale nie tylko chodziło o internet. Przez naszą pracę, no że musimy wstawiać różne rzeczy, czekacie na nasz kontakt, czekacie na jak nie relacje. Wstawiamy nic przez kilka dni, to zaraz są telefony, my tutaj nie możemy odbierać, zaraz jest mnóstwo wiadomości i potem nie ogarniamy nawet tego, żeby to odebrać, odpisać, a gdzie jeszcze robić bieżące rzeczy. Tak. I teraz mamy się cofać, bo zapraszają nas nasi znajomi 10 km w tą stronę, w którą byliśmy, a my chcieliśmy zobaczyć wyspy. I teraz pytanie do was, czy byście się wrócili z nowymi znajomymi, czy byście jechali zgodnie z planem na wyspy i dalej do Pakistanu, żeby się zmieścić w tej 30-dniowej wizie. No i mamy dylemat. Pierwsza sprawa, wy będziecie to oglądać, że wasza odpowiedź na pewno jest ważna, ale my i tak musimy ją podjąć teraz, bo kwestia jest też tego typu, że no bardzo nam sprzyja to, że spotykamy się z ludźmi, oni nam pokazują takie normalne życie, bo na tym nam zależy, żeby zobaczyć, a nie na tylko samych atrakcjach. Przy okazji są atrakcje, ale w głównej mierze to ich zachowania, ich kultura jest spoko do zobaczenia, jak oni żyją, jak oni myślą o różnych rzeczach. Ale z drugiej strony też ten termin no, jest niestety. Przedłużanie teraz i tylko siedzenie na wybrzeżu, gdzie jest ciepło? Przedłużanie to też nie jest taka prosta sprawa, bo trzeba to zrobić w takim wojewódzkim dużym mieście, a my jesteśmy daleko od takich miast tak. W tej chwili. To jest totalne pustkowie, to jest bardzo mało miejscowości, jeżeli są, to są małe i to się takich rzeczy nie załatwia. I to jest problem. A druga sprawa to trzeba od nowa robić zdjęcia. Oj, dobra, płacić, to jest mały problem. Ale Iran jest tani. I tak naprawdę największy koszt Iranu to jest ta wiza. We can always stay a little longer. We don't have a plan. Just let me live a little younger than I really am. We've got nothing here to save us. Save us from ourselves. Let's live life like it's made up. Jump in the wishing well. We are wanderers, nothing can stop us. 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 Jak domyślacie się, wybraliśmy jednak kemping. Tam jest nasze miejsce. Gdzie jest? O tu.
To jest nasze miejsce. Powiem tak. Kemping z Irańczykami to jest bardzo dobre doświadczenie. Właśnie próbujemy ich. Jedyne co jest dziwne, jak chcemy wejść do wody, bo faceci wchodzą normalnie. A to jest chyba pierwsze Aldony kompanie w ubraniu. Ale co jest dobre, to się trochę... A jednak pilnują się, żeby nie wchodzić daleko. I pilnują i mnie. Pierwszy raz się kąpałam w ubraniu. Ja mam pory ciężkie, jest zimno. Teraz ci będzie dopiero zimno. Zimno jest w ubraniu, jest zimniej. Niż jeżeli się kąpię w kostiumie. Idź się przebierać. A my wracamy do imprezowania. No, okazuje się, że w Iranie są takie imprezy. I jeszcze do tego jest tak piękna plaża. W bardzo pięknym miejscu. Tak pięknej plaży jeszcze nie widzieliśmy chyba na oczy. Za to wszystko, co nas spotkało, nie mieliśmy się jako wdzięczyć, więc po długich nam... Wszystkie gifty z Polski są już rozdane i my nie mamy nawet co im dać. Po namowach, które trwały bardzo długo, udało nam się zaprosić ich na śniadanie, bo oni też dzisiaj wracają do siebie po kolei jakoś tam sukcesywnie 2000 km i będziemy jeść śniadanie w takim miejscu z wodospadem. Tak, mamy VIP salę z bardzo pięknym dywanem, który bardzo mi się podoba i z wodospadem prywatnym. Tak. Tylko w taki sposób możemy się oddzięczyć. Jak w końcu nam się udało namówić, to jest jedyne, co możemy w tym momencie dla nich zrobić. Siągi rok, bo wszyscy są głodni. Tak wygląda nasze śniadanie. Jedynie ten zamówili śniadanie, zaraz będziemy próbować, co to jest. No niestety musimy powiedzieć do widzenia. Oni jadą w swoją stronę, my w swoją. Thank you, merci. Ale chyba się spotkamy jeszcze. Bye bye. Have a nice trip. Yeah, you too. Thank you. Jeśli zapytacie, jakie zwierzęta można spotkać w Iranie, jadąc tak na dziko, to największą egzotyką chyba są wielbłądy, bo ich nie widzieliśmy nigdy w naturze, gdzieś tam jedynie w jakich, przy jakichś atrakcjach stoją, wykorzystywane. Ładnie ubrane, wystrojone, takie typowo turystyczne. A tu są użytkowe. A tutaj wydaje się, że są użytkowe. No na pewno nie są niczyje, są czyjeś, bo tutaj taka pani je goniła, ale są. I co teraz, wielbłąd to taki większy koniołoś dla nas, ale nie wiemy, co on daje. Chyba mleka nie daje. Co on daje? Suchy chleb dla konia jest? Nie, ale są pity. Cwaniaki poznały, że turyści mają jedzenie. Najgorzej, że one gryzą. No gorzej wchodzić, bo opanowały nam wejście i gryzą. Z początku niby wydawały się przyjazne, ale wcale nie są przyjazne. Lubią dziabnąć. Ale oprócz tego można spotkać mleczne krowy, które sobie chodzą, kozy, owce i wszystko lata bez żadnych łańcuchów. Normalnie trzeba na nie uważać na drodze. A taką egzotyką, którą jeszcze tutaj można spotkać, to są takie jakieś małe
To wygląda jak... Wydra. No nie wydra, jak kuna taka, my to nazwaliśmy irańska kuna, ona taka jest. Jakieś takie wodne i nie wiem, czy to nie są słonowodne. W wielu miejscach są takie rozlewiska i tam żyją te takie gryzonie fajne. Nasz gryzoń dalej mieszka z nami, niestety chomik. Nie udało się do tej pory wyprowadzić, eksmisji zrobić. Jest on przesłodki, tak przesłodki. Na nas, ale jest niebezpiecznie. Zawsze siedzi w tym samym miejscu, jak otworzę maskę, to ma taki jeden punkt, gdzie patrzy na mnie tymi ślipami i ja wiem, że on się ze mnie cieszy. Mówi, co, dzisiaj znowu próbujesz mnie złapać? Normalnie szok. Ale w końcu nastąpi ten dzień. A ja się nie dam tak. I mnie nie złapiesz. Nastąpi ten dzień, ale muszę. Ale boimy się bardzo o tego chomika. Bo on wydaje nam się, że jest turecki. No. I podróżuje już z nami od miesiąca. I boimy się, że w końcu skończą mu się jakieś zapasy, nie będzie miał co jeść i zacznie nam gryźć kable. I naprawdę to jest duże zagrożenie. Także no, śpimy z duszą na ramieniu. Jechaliśmy taką drogą, w pewnym momencie nam się skończył asfalt. Potem nam się skończyła droga. I próbujemy to ominąć. Ale tak jak widzicie... Nawierzchnia jest słaba. Lepiej chyba było jechać naokoło, nie przy samym morzu. O, i się zakopaliśmy. O, poszedł. Może jednak coś to z tego będzie. Jeee, groszek! Tylko teraz ja muszę dojść. Daniel już się cieszy. Wybraliśmy złą drogę. No. Lubimy tak wybierać. Jak ktoś się mnie zapyta, czy jechać starym samochodem do Iranu, to tak, a nowym to zależy, jak wam szkoda. Tutaj już zrezygnujemy, bo widać, że się zakopał przed nami. Nie, to jest bez sensu. Masakra, jaka górka jest duża. A to oznacza tylko jedno, że musimy przejechać tą samą drogą z powrotem. Mam nadzieję, że w tą stronę będzie też dobrze. Groszek już drogę zna. Petlasy mamy. Ach, to w ogóle tureckie opony to... Ten grunt to drow. O Jezu. No, ostatnie proste. Tyle dobrze, że jest po deszczu już dawno. I znowu 20 km dupną drogą. I wracamy. Ale wielbłądy będą szły może drogą teraz, bo je zwołują do domu. O, idą drogą, no faktycznie. Ja nie mogę z tymi naszymi znajomymi z Francji, oni są niesamowici. My się cały czas spotykamy w Iranie. No, idą wielbłądy. Akurat poczekamy tutaj. Zatrzymaj się. Już się zatrzymaj. Są wielbłądy. Ale właśnie robi kupę. Nie, sika. Robimy polowanie na wielbłądy. Oni je próbują do domu zagonić. No naprawdę dużo ich wysiłku to kosztuje. My pewnie im jeszcze nie pomagamy, no ale... Zdjęcie groszka z wielbłądem, czy ujęcie z wielbłądem to jest unikatowa sprawa dla nas. O, przyjechał. Tam! To jest właściciel wielbłądów, makijek. A ten będzie coś robił, ten biały. Rozkraczył się, będzie sikał, więc spuścił z pęcherza. I teraz gdzie on będzie szedł? Idzie na mnie. Dobra, ja się muszę usunąć. O! Ale tak blisko groszka nie spodziewałem się wielbłąda.
tak wygląda tankowanie w Iranie. Ogólnie ten ma dla tych maszyn na tym pick-upie ma ten paliwo. To znaczy które? Tam jest tu beczka, dlatego do niego tylko podjechałem, ale oni nie mogą z beczki, muszą z samochodu. O, odpalił papierosa. Jeden, drugi. I tankują nam paliwo. A w środku groszka siedzi chomik. Nie, po prostu są jakieś jaja. Jeszcze nam najara do środka. Zamknij drzwi. For dinner. Musisz trzy razy zaproponować. Three times. Really? Iran is the best. Ale Gostek nam uratował dzień po prostu. Ja wiedziałem, że tu będzie problem, bo coś mi wspominał mechanik, którego poznaliście kilka odcinków temu, że jak będziecie na wybrzeżu, to będzie problem z dieslem, że trzeba podjeżdżać do ciężarówki, która ten diesel sprzedaje. I podjechaliśmy na stację, nigdzie nie można było go kupić. Jadę, patrzę, są roboty, jest ciężarówka, jest diesel, znaczy, że mają. Ale tego, że nam naleje cały zbiornik, zupełnie się nie spodziewałem. Jeszcze z papierosem w ręku. To jest Iran, to jest... I tutaj problemu nie ma z paliwem, z benzyną, bo jednak większość samochodów jest jeździ na benzynę. I tą benzynę można na stacjach zatankować, ale diesel, no jest tutaj problem bardzo duży. I byśmy mieli bardzo duży problem, jakby nam się skończyło gdzieś tutaj w trasie, bo tak jak teraz jesteśmy, no to jest taka pustynia. Rodzaj pustyni. I cały zbiornik w Iranie to jest koszt 30 zł, tyle płacimy mniej więcej w przeliczeniu za 80 litrów. Być może dla niego to nie było dużo, żeby spuścić z tej maszyny i żeby nalać nam, ale dla nas to znaczy bardzo dużo i niemniejszy Mahomet trafia na naszą listę patronów na końcu odcinka, przynajmniej przez miesiąc tam będzie widniał. To jedyne możemy dla niego zrobić, bo tak jak widzieliście, pieniędzy nie chciał wziąć. Nie chciał, była kłótnia i tak to właśnie z Irańczykami jest, że nas tutaj dokarmiają i wychodzi na to, że tankują nam paliwo, pomagają nam w każdej sytuacji. I to nie tylko jest piękny kraj, ale też piękni ludzie, którzy... Serdeczni ludzie. Na świecie coraz rzadziej się zdarzają, a tutaj jest taka oaza takich ludzi. Nie byliśmy na całym świecie, ale coraz bardziej zgadzamy się z tym, że w Iranie ludzie są najlepsi na całym świecie. Jest takie powiedzenie, wielu ludzi, którzy byli na całym świecie, tak mówią. Tak. My jeszcze nie byliśmy na całym świecie, ale myślimy, ale z tych krajów, które byliśmy, to tak, to jest bardzo dobry kraj. Coś w tym jest. Teraz ze spokojną duszą możemy jechać dalej. Teraz musimy znaleźć wodę, bo tutaj też jest problematycznie. No. Wcześniej było problematycznie tylko z wodą pitną. Jeżeli chodzi o mycie, nie mieliśmy problemu, a teraz pojawia się problem z jakąkolwiek wodą. Dobra, bo stoimy przy drodze, zatrzymaliśmy się nagrać nasze szczęśliwe reakcje na... No coś, no to jest błahostka ogólnie, cały zbiornik paliwa, tak można sobie pomyśleć. W Iranie to jest błahostka, bo to jest 30 zł. Ale dla nas ale to bardzo dużo. Ale my znamy te ceny europejskie, dla nas to jest bardzo dużo. Zajechaliśmy na CPN, na stację paliw, teraz się nie mówi CPN, żeby zobaczyć, czy jakieś jedzenie jest. No i jedzenia nie ma, ale jest karuzela, Aldona poleciała. Ja nagrywam wewnątrz, bo jest duży wiatr. A teraz wam pokażę, jak wygląda ten brak diesla na wszystkich stacjach. Są po prostu kolejki po kilometr tirów, żeby zatankować diesel. My zainteresowani tylko tą antyczną karuzelą. Kiedyś działała pewnie. Ktoś brał jakiś pieniądz za to.